przeprosił za spóźnienie. Debata, prawda, na placu w Lubajnach była bardzo, bardzo burzliwa. Czy owocna, to się przekonamy, ale była bardzo, bardzo burzliwa, proszę Państwa. Witam Was na spotkaniu dotyczącym właśnie informacji na temat, prawda, zamiaru przeprowadzenia objazdu, prawda, przez miejscowość trasy numer 7 przez miejscowość Lubajne. Szczegóły nie będę za mocno, proszę Państwa, wchodził na dzisiejszym spotkaniu. Witam bardzo serdecznie Pana Starostę Ostrowskiego, Pana Andrzeja Wiczkowskiego. Witam Panią Dyrektor Zarządu Dróg, Panią Małgosię Ostrowską. Witam dwóch przedstawicieli, prawda, firmy Budimex, Pana Marcina Misiora i Pana Roberta Kiszyneskiego. Proszę Państwa, ja powiem w ten sposób. Propozycja padła od firmy Budimex, żeby przeprowadzić objazd siódemki przez Lubajny. Chciałbym, żebyście się Państwo na ten temat wypowiedzieli i powiem szczerze, przyjmę troszeczkę inną formę niż przyjąłem w Lubajnach, czyli po prostu zamieniamy się w słuch, nie ma tutaj mikrofonu. Kto z Państwa chce po prostu zabrać głos w tej sprawie, proszę bardzo. No więc ja słyszałem tak, no już trudno, jakby musiało to być, co ma być nieuniknione, to tylko, że jeżeli w wypadku takim awaryjnym, bo jeżeli na trasie między Krzyżem Kościołem a Ostródą będzie jakiś wypadek, wiemy wtedy, że ruch by był skierowany przez Bierzele. A ta droga, jechaliśmy na panowie, bo tutaj bardzo dobrze zna, pani dyrektor też zna dobrze, my tak samo znamy, że jest bardzo wąska. I wtedy musiała być chociaż przez budynek złożona na te dwa lata, mi się wydaje jakaś alternatywa taka, chociaż z 2,5 płyt ścieżka za drzewami, bo u nas nie ma problemu, żeby spaść tym drogą, bo za drzewami będzie i tak ścieżka. Ale jeżeli będzie ruch puszczony, nie wiadomo czy dzień, czy dwa, więc żadne dziecko do szkoły z Lubaj nie dojdzie. W niedzielę żadna osoba nie przejdzie do kościoła. Chodzi o to, żeby tylko nawet zrównać drogę, poza drzewami dwie płytki 50 takie, prawda, na czas tej budowy, no bo później rozumiem tego, co tutaj wójt obiecał i starostę, że będzie zrobiona się budynek już oficjalnie taka ładna ścieżka rowerowa, i do też my tego byśmy oczekiwali. A ja przepraszam, ja się z panem Glebą nie zgodzę. Dlaczego mam być instytucją charytatywną dla firmy Budimex i pozwolić dla firmy Budimex w tej chwili położyć tylko płyty, gdzie skończy firma Budimex, załóżmy inwestycje, zbierze nam płyty, a my dalej zostaniemy bez chodnika. Ja jestem za tym, żeby firma Budimex, jeżeli jest taka inwestycja i taka tylko i wyłącznie taka sprawa, o której mówimy w tej chwili, żeby położyła nam chodnik. Ja nie widzę innej opcji, bo no pan się uśmiecha w tej chwili, tak? Fajnie, ja wiem, ja pana rozumiem jak najbardziej, że pan się uśmiecha, no, że pan by chciał? Jeżeli pan nie będzie chciał, to ja panu powiem, co my zrobimy. To my zrobimy jako wieś, my zrobimy jako wieś, zrobimy non-stop blokady. Będziemy chodzili w tą i z powrotem. Proszę pana, to, że nasze dzieci chodzą do szkoły z Lubań do Zwierzewa i ze Zwierzewa do Zwierzewa. Zwierzewo jest długie i szerokie. Proszę pana, nie, dziękuję. Ja nie jestem fotogeniczny. To, że my chodzimy w tą i z powrotem, nasze dzieci, żony chodzą do szkoły, do kościoła, wszędzie i tak dalej, to nie polega na tym tylko, że firma Budimex nam położy płyty. Bo płytami... No ja wiem o tym, ale my nie jesteśmy płytami zadowoleni. Ja mam taką prośbę, słuchajcie. Każdy ma z Państwa prawo się wypowiedzieć. I teraz tu padła jakaś propozycja. Ja mam prośbę taką, proszę Państwa. Tu nie róbmy takiej debaty. Jest uwaga kolejna. Uwaga jest po prostu zapisywana. No i dobrze, ale proszę Państwa, bo no, powiem szczerze, spotkanie w Lubajnach trwało 1,5 godziny, prawda? I delikatnie powiem, było bardzo burzliwe. Dlatego ja mam prośbę. Tu pan się wypowiedział, tu się pan wypowiedział. Proszę bardzo, następna osoba. Ale nie chodziło o to, że cały czas to ma być, tylko że mówią, że w ciągu 2 lat może być uchwalone. Nie, okej, dobrze. Nie zrobię tego. Dobra, ja rozumiem. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę Państwa, propozycja, przepraszam, bo troszeczkę może chciałem to za mocno skrócić.
propozycja jest następująca, żeby przeprowadzić ruch, prawda, siódemką przez miejscowość Lubajny. Wyglądałoby to w ten sposób, że odbywa się ruch starą siódemką do stacji Szela. Przez pojazdy przejeżdżają przez stację Szela, prawda, kierują się na ulicę Plebiscytową, następnie w lewo do skrzyżowania z Olsztyńską, czy z tą drogą już na Lubań, skręcają w lewo i ruch pojazdów odbywa się w kierunku Lubań, następnie przez przejazd kolejowy Lubajna, strzeżony, bo już będzie do tego czasu przejazdem strzeżony, dalej w kierunku drogi numer 16, gdzie jest rondo i dalej ruch odbywa się w prawo w kierunku miejscowości Górna. Taka jest złożona. Proszę Państwa, droga do Lubań, czy droga w Lubajna jest drogą powiatową. Droga w Zwierzewie do Zwierzewa z Lubań też jest drogą powiatową. I droga, proszę Państwa, ta, która prowadzi tutaj Zwierzewie w lewo, też wiecie o tym, że jest drogą powiatową. Decyzję na ten temat, prawda, na temat tej drogi podejmuje starosta, proszę Państwa, Ostródzki, ale z tej racji, proszę Państwa, że temat dotyczy mieszkańców wsi, moją rolą jest przeprowadzenie takich konsultacji, wysłuchania Państwa, ale jeszcze raz mówię, tutaj decyzje zapadają, prawda, przez Pana starostę. Ja oczywiście powiem w ten sposób, że jeśli dojdzie do takiego konsensusu społecznego i będzie taka, prawda, wola, oczywiście to się nie będzie odbywało, proszę Państwa, na zasadzie porozumienia jednostronnego, bo oczywiście my chcemy, ja chcę reprezentować Państwa interesy, że jeśli byłyby uciążliwości, a one będą te trudności, to żeby po prostu od tej firmy, delikatnie powiem, wyciągnąć jak największą rekompensatę. Zdając sobie sprawę, że utrudnienia, proszę Państwa, powstaną przez 2 lata. Dalej, przypadek Zwierzewa wygląda w sposób następujący. Utrudnienia Państwa polegałyby na tym, że byłyby problemy z włączeniem się do ruchu w Lubajnie. Dalej. Odbywałoby się to za pomocą ręcznego sterowania ruchem. Oczywiście wszyscy wiemy, że to będą to utrudnienia. Proszę Państwa, będą to utrudnienia. Jeśli będą, byłyby to utrudnienia, może w tym czasie będziemy utrudnieni. Proszę Państwa, to jest jeden temat. Druga sprawa, to co dzisiaj było powiedziane, że można założyć i trzeba zakładać, że na drodze ma prawo się wydarzyć wszystko, że potrzebne są również objazdy i proszę Państwa, takie objazdy wtedy faktycznie poprowadzone mogłyby być przez Waszą miejscowość, przez Zwierzewo. Tak, Panie Burmistrzu, to już jest droga gminna. Ale przepraszam, może skończyć. Była prośba, żeby taką informację przedstawić, to taką informację... Lubań do Zwierzewa jest gminna. Lubań do Zwierzewa jest powiatowa. Nie, powiatowa. Nie, powiatowa jest w lewo. Panie wójcie, mówi, tu pan mówi o tej drodze, proszę przepraszam. Państwa, droga powiatowa jest od Lubań do Zwierzewa. W lewo. Ale w prawo jest gminna. Aż na Międzylesie to jest wszystko ciąg drogi powiatowej. Proszę. Ale wiemy, że będą jeździli w prawo i w lewo. Na prawo do szesnastki. Ale proszę Państwa, w prawo jest droga gminna. W lewo jest droga powiatowa. O ewentualnych objazdach można mówić tylko o drogach powiatowych. Oczywiście, proszę Państwa, jeśli coś by się wydarzyło, bo też trzeba wziąć to pod uwagę, jakby było jakieś zdarzenie na przykład między przejazdem a skrzyżowaniem tutaj, dokładnie, to wtedy, proszę bardzo, późno wszystko w prawo gminną naszą drogę. Tak, droga. A więc tutaj można zgłaszać, tak powiem, roszczenia o rekompensatę, prawda, jeśli doszłoby do takiej sytuacji. Proszę Państwa, porozumienie nie zostało podpisane. Trwają negocjacje, prawda? Dalej, również trwa, proszę Państwa, podejście takie techniczne do tego, bo generalna, znaczy Budimek został określone wymogi od generalnej, bo jeśli miałby odbywać się ruch drogi krajowej, to obecna droga w Lubajnach jest do tego niedostosowana. Dokładnie. Trzeba byłoby ją po prostu poszerzyć. Dalej, trzeba byłoby obowiązek zadbać o ruch pieszy, o mieszkańców. To są, proszę Państwa, bardzo, bardzo ważne szczegóły, które wymagają, powiem szczerze, do mówień. Na dzień dzisiejszy nie ma przygotowanego projektu organizacyjnego, jak to by dokładnie wyglądało, w którym miejscu poszerzenie, z której strony, proszę Państwa, chodnik, w którym miejscu przejście dla pieszych. Bo powiem w ten sposób, proszę Państwa, to ta sytuacja,
sytuacja, te konsultacje, to jest okres praktycznie 2 tygodni. Bardzo dobrze wy o tym wiecie, że propozycja ta pierwotna Budimexu była taka, żeby cały ruch na Siódemce skierować przez miasto i tutaj przez Lubajnę. Temat miasta w tej chwili nie funkcjonuje. Jest dalsze podtrzymanie propozycji, żeby prawda, objazd był, żeby ta część Siódemki od Drwęcy w stronę Górek, żeby była prawda, zamknięta, a objazd tutaj zrobić przez Lubajnę. Jesteśmy na takim etapie i na takim etapie tutaj, proszę Państwa, odbywamy konsultacje. Po to przyjechałem, żeby wysłuchać Państwa uwag. I te uwagi, jeśli będzie zgoda na przyjęcie wariantu, proszę Państwa, że ma być objazd, te wszystkie Państwa uwagi muszą być ujęte czy w porozumieniu, czy w innych dokumentach, które będą stanowiły załącznik do tego porozumienia. Dlatego każda Państwa uwaga dotycząca Was samych, Waszego bezpieczeństwa, dzieci, ruchu, jest ze wszechmiar wskazana. Również, proszę Państwa, uwagi związane z rekompensatą, to co tutaj powiedział, prawda, jeden Pan czy drugi Pan, to są wszystkie uwagi, które po prostu muszą być przez nas przysłowiowo zanotowane i potem wykorzystane w rozmowie. Dzisiaj, jeśli chodzi o przedstawicieli firmy Budimex, mamy tutaj kierowników budów. Akurat z tymi panami nie prowadzimy tych negocjacji. Prowadzimy, prawda, z dyrektorami, tak się złożyło, że ani jeden, ani drugi dzisiaj nie mógł być na spotkaniu. Dalej, proszę Państwa, to jest rzecz, czy to jest temat, który w tej chwili się odbywa. To nie jest, proszę Państwa, porozumienie nie zostało podpisane. Jesteśmy na etapie właśnie konsultacji. Dlatego oddaję Państwu głos. Jeśli macie uwagi tutaj, prawda, dotyczące czy bezpieczeństwa, czy właściciela, czy firmy, to proszę oczywiście tutaj zadawać pytania i to, co możemy odpowiedzieć, to po prostu odpowiemy. I tak jest formuła. No ja jestem zobligowany po prostu prowadzić to spotkanie i dlatego, proszę Państwa, tutaj z Państwem się spotykam i na ten temat rozmawiam. Proszę bardzo. Mów. Jurek. Ale ja dalej do końca nie rozumiem, co nas powinno zwierzę rozumiane. Tak, samochody przyjdą do zwierzęta, co dalej? Nikt nie wspomniał o drodze do Wyszylecia, jeśli tam do tego, co ja rozumiem, że ludz, który będzie skierowany przez zwierzęta, pójdzie przez... Nie, bo teraz jeszcze się narzekacie, może powiedzieć o jednej rzeczy. Proszę Państwa, Zwierzewo, mieszkańcy Zwierzewa i Wasze utrudnienia związane z tym ruchem, codzienne mogę powiedzieć utrudnienie, bo codziennie Państwo gdzieś wyjeżdżacie ze Zwierzewa, bo co tu dużo gadać, mało kto na miejscu pracuje. Proszę Państwa, codzienne utrudnienie to jest kwestia włączenia się do ruchu na drogę w Lubajnę. To jest podstawowa sprawa. To jest podstawowa rzecz, gdzie ta rzecz może być uregulowana za pomocą ręcznego sterowania ruchu, kierowania ruchu. Tak się to odbywa dzisiaj na wszystkich budowach, światła. To jest jedna sprawa. Druga rzecz, o której też mówimy, proszę Państwa, bo o tym trzeba mówić. Mówimy, że w razie czyli w razie po prostu wypadku, gdzie droga jest zablokowana przez Zwierzewo, może wydarzyć się, że będzie po prostu poprowadzony ruch, który tam się odbywa. Który się tam odbywa. I to są dwie, proszę Państwa, czyli codzienne, proszę Państwa, codzienne utrudnienia związane z włączaniem się do ruchu. Codzienne utrudnienia i ewentualnie, tu mówimy o sytuacji ewentualnej, że jak w razie wypadku, jakby się coś zdarzyło, że droga jest nieprzejezdna, to może zdarzyć się, że przez Zwierzewo będzie odbywał się objazd w kierunku Międzylesia. Jeszcze raz, Sylwek, nie można wskazywać drogi na tam, ona musi być zamknięta, bo wiesz dokładnie, że po prostu tam nie ma wyjazdu. Panie wójcie, ale dobrze pan, przepraszam, nie będzie. Pan powiedział do mnie, a więc ja sobie zwracam do pana. Dobrze pan wie o tym, że jeżeli będzie wypadek między szkołą, byłą szkołą, a 16, a więc cały ruch małych samochodów osobowych pójdzie przez, tak jak tutaj jest pani Ostrowska, jest pan starosta i tak dalej, pójdzie cały ruch, tak jak państwo nadmieniliście tutaj, pójdzie przez Lubajny do Zwierzewa i pójdzie w prawo. No bo jeżeli będzie zablokowane od Ostrudy, to pójdzie w prawo. Jeżeli będzie zablokowane do Ostrudy, nie będzie do Lubań, nie będzie wjazdu, to pójdzie znów w prawo od tego. No i niestety, panie wójcie, ale my się musimy liczyć z tym, że to nie jest droga przystosowana, tak jak pan powiedział przez parę minut temu, że ta droga nie ma 6 metrów i tak dalej. Tu będą chodziły gebryty, będą chodziły duże składy aut i tak dalej, i tak dalej. Dobrze pan wie o tym, że mamy takie zakręty, a nie inne i tak dalej. I tu nie liczmy się z tym, nie liczmy na cud od Pana Boga, że tu nie będzie żadnych wypadków przez 2 lata.
Tych wypadków będzie mnóstwo, panie wójcie. Nie oszukujmy się. Jest droga krajowa numer 16, jest droga krajowa numer 7, panie wójcie. I jest non-stop wypadek. Jak nie koło Kowala, to jest wypadek na 16. No nie oszukujmy się, no. No, drodzy państwo, czy mam rację, czy nie? Jest zgłoszony problem i problem może być rozpatrywany. Panie wójcie, ja sobie zdaję sprawę z tego, tak jak my tu wszyscy, żeby było lepiej, to najpierw musi być gorzej. Okej, ja to rozumiem. Ja jestem za tym, żeby tak zrobić, jak pan tu przedstawił to wszystko. Wszystko jest ładnie, wszystko jest pięknie, ale co my będziemy mieli z tego tytułu? Dobrze, to zaraz po kolei. Siebie przez swój teren, nie puściliście przez miasto, nie pozwoliliście puścić przez miasto. Tak? Dajemy szansę na to. Dobra, czekaj. Proszę państwa, następny temat, który wymaga prosto rozwiązania. Czyli powiem szczerze, jeśli będzie potrzebna dodatkowa komunikacja, no to po to się spotykamy, żeby od państwa usłyszeć uwagi i żeby te uwagi mogły być zawarte w ewentualnym po prostu porozumieniu. Po to się spotykamy. Ale właśnie, proszę państwa, państwo dokładnie się orientujecie, z jakimi trudnościami, z jakimi bolączkami, bo tu nam bieżąco mieszkacie i po to się spotykamy, żeby o takich bolączkach mówić i delikatnie powiem, na etapie podpisania porozumienia, żeby również to się znalazło. Jeszcze jedną rzecz, proszę państwa, należy podkreślić. Oczywiście nie można wykluczyć to, co tutaj państwo, prawda, podnosicie i również nikt z nas nie może temu zaprzeczyć, że myślimy, czy w ogóle ta propozycja objazdu przez Lubajnę, kwestia Zwierzewa to jest kwestia pewnej alternatywy w czasie, jak wydarzyłoby się coś nieszczęśliwego. Tego nie możemy, delikatnie powiem, wykluczyć i też do tego musimy być przygotowani. Na pewno, proszę państwa, chodzi w rachubę, poprawa drogi, czyli nakładka transportowa, poszerzenie tej drogi, bo wszyscy wiemy, w jakim ona już ona jest stanie. No tak, ale delikatnie powiem, akurat tutaj nie myślę, czy uważam, że nie powinniśmy tam ruchu puścić, bo tam nie ma takich zbytnio możliwości, jeśli... Słucham? Ale proszę państwa, dobrze, ja powiem w ten sposób, no można tu mówić o... Delikatnie powiem o ruchu, ci, którzy znają, tak jak państwo znacie. Panie wójcie, GPS-a teraz mamy. Każdy GPS-a sobie wbija i jedzie. Nie wiem, czy akurat tą drogę pokażę. Nie można na bank. Dobrze.
Gminne drogi są takie. Proszę Państwa, można również o to zadbać, żeby droga spełniała pewien normalny standard drogi, na pewno nie ruchu ciężarowego, tylko osobowego. Dokładnie. Tak, a jest prawda. Okej, uwaga, proszę Państwa, między innymi dlatego spotykamy się z przedstawicielami firmy Budimex, żeby te uwagi Państwa były tutaj wyartykułowane. Są wyartykułowane. Ale proszę pana, ja powiem panu w ten sposób. To nie jest tak, że wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Nawet ten ruch tutaj lokalny, to pan tutaj mieszka na co dzień i pan może stwierdzić, jak potencjalnie może zachować się kierowca. I nikt z nas tego nie jest w stanie wykluczyć. Po to się między innymi spotykamy, żeby taką uwagę od pana usłyszeć. I nie wykluczać takiego zachowania. Będzie korek na pewno. Nie można tego wykluczyć, słuchajcie, dlatego bardzo słuszna uwaga. Nie można tego wykluczyć. Dalej, nie można wykluczyć, proszę Państwa, tego, że przez to, że będą utrudnienia w ruchu na siódemce, że ktoś w ogóle, nie patrząc, czy będzie obiad Lubajna, czy nie, skorzysta z tego. I tak powiem. Tego tak też nikt z nas nie wykluczy. Wiecie o tym bardzo dobrze. Bardzo dobrze o tym wiemy, panie wójcie, tak jak pan powiedział, okej. Okay. I my to rozumiemy, że są ludzie, którzy znają, tak jak pan powiedział, drogi, są GPS-y i tak dalej. A więc zadaję panu pytanie, panu jako naszemu przedstawicielowi, jako wójtowi gminy, co my będziemy z tego mieli? My jako wieś, bałagan, kurz i tak dalej? No dobrze, to teraz jest taka sytuacja, proszę państwa. Pan może zadać to swoim kolegom, czy tam znajomy z Budimexu, czy tam dyrekcji, ale... Dwie rzeczy. Niewykluczone, że niezależnie, czy będzie podpisane porozumienie, czy nie, to ten ruch sam stwierdza, będzie że będzie szedł. Okej. Okay. Dokładnie. Teraz dlatego... Dobrze, to teraz tak. Ten ruch się odbywa i nie ma tutaj żadnego objazdu. Delikatnie powiem, nie ma możliwości wyegzekwowania czegokolwiek. Czy ten może, czy nie może jechać, tak? Rozumiemy to. I tu nie mamy żadnego, nie możemy nic robić. Teraz proszę Państwa. Jeśli zakładamy, że taki ruch może się odbyć i podpisuje starosta porozumienie z Budimexem, to bierzemy to pod uwagę i delikatnie powiem, żądamy rekompensaty. Proszę bardzo. Panie wójcie, i nam o to chodzi. Chodzi nam o taką rekompensatę, bo my jako mieszkańcy zdajemy sobie z tego sprawę, że tu będzie się odbywał ruch. Czy nam się to podoba, czy nie podoba. I my, może nie wszyscy, ale 50 czy 80% społeczności z nas zdaje sobie z tego sprawę, że to będzie. A więc pytam pana jeszcze raz. To teraz jest taka sytuacja. Ja dzisiaj to, co pan podaje jako argument, że może być taki ruch, to jest dla nas dodatkowy argument. Dlatego, panie wójcie, pytam, co firma Budimex nam, w jaki sposób nam firma Budimex zrekompensuje to, że te auta jednak będą jeździły tą drogą gminną. Ja nie mówię, broń Boże, o powiatowej. Broń Boże, nie czepiam się już drogi powiatowej, bo droga powiatowa, rozumie pan... Proszę pana, to ja powiem ten sposób. Tam, gdzie podpisujemy już klasyczne porozumienie, gdzie firma Budimex korzysta z drogi gminy, tak? To wpisujemy w tym, prawda? Przede wszystkim nie może się pogorszyć stan tej drogi. To jest podstawa. Takie porozumienie, prawda, podpisałem w przypadku ulicy Bukowej w Kajkowie. Ale proszę pana, proszę państwa, takie. Przede wszystkim nie pogorszenie i tam, gdzie jest możliwość, to po prostu żądamy nakładu. Tam, gdzie jest taka możliwość. No dobra. Teraz tak, jest zgłoszona propozycja i okej, dla mnie to jest karta przetargowa, żeby siadać firmą na ten temat rozmawiać. Dalej, proszę Państwa, o wynikach rozmów oczywiście zostaniecie Państwo powiadomieni. Ja to rozumiem, że musi być rekompensata i o tym też rozmawiamy. Ale żeby była rekompensata, to musi być podjęty temat. Żeby był podjęty temat, to mówię, jak to, na jakim etapie jesteś. I tyle. Okej, ja jeszcze raz mówię, ja to rozumiem. I my sobie zdajemy z tego sprawę jako mieszkańcy, że niestety, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. Utrudnienia będą. Tak. No bo to nie ma co mówić, proszę o tym, czy o tamtym. Ja tylko powiem, chodzi ja o tego ten typu... Moim, nie powiem, że marzeniem, ale chciałbym, prawda, że po zakończonym kontrakcie, mamy, prawda, tu w obrębie
zwierzęta. Asfaltowe drogi. I chciałbym, żeby po zakończonym kontrakcie była uregulowana kwestia ruchu pieszego między Zwierzewem i Lubanią. Chciałbym, żeby tak się stało. Jeśli na przykład dojdzie do zniszczenia gdzieś tam drogi, prawda, nakładki na trasie między Lubajnami a Zwierzewem, no o tym nie ma co dyskutować, to musi być po prostu zrobione. Chciałbym, żeby po zakończeniu takie rzeczy tutaj zostały. Po zakończeniu. I tyle. Tak, bardzo dobrze.